życiu czyniła. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie raczej dać Pani. A światłość wiekuista niechaj jej świeci. Wieczne odpoczywanie raczej dać Pani. A światłość wiekuista niechaj jej świeci. Wieczne odpoczywanie raczej dać Pani. A światłość wiekuista niechaj jej świeci. Za sprawą dusz czyśćcowych. Wysłuchaj nas, Panie. Ojca, Syna, Ducha Świętego. Niech Pan patrzy. Prezydent, premier nie mają trudności dać wieniec na wieniec z pieniędzy prawdopodobnie podatnika, a jednocześnie podpisywać ustawy sprzeczne są z tym, co zmarły, zmarła. Życie by za to dawała. Tyle warte te wszystkie fotomaszki tych różnych metodów. Obrzydni. A z drugiej strony, jak nam jest żyć, to nie jest warto żyć na tych wieńcy, serduszek i czego. Nas spalili, rozsypali prochy, nic z nich nie zostało. Dla świętej sprawy stajemy, żeby się ludzie nie godzili do tego, nie przysypiali. Bo chybki te piękne życie zmieniają, a nie tak. Tu będzie podpisywał pod refundacją in vitro, a tu będzie wieńców składał.